panie Andrzeju, jest pan pasjonatem rozbiórek miejskich, jak rozumiem. Nie no, życie się kończy, a trzeba coś utrwalić. I co pan utrwalił do tej pory? No, rzeźnię miejską od początku, jak zaczęli rozbierać, aż do zakończenia budowy. Razem z kominem też? Most, słucham? Razem z wysadzeniem kominia? Tak. Komin? Komin to mam już wydrukowane, bo syn mnie tam na drukarce wydrukował. Co jeszcze? Ale resztę wszystko mam na tych, na dyskietkach. Ta reszta to? No to most od początku do końca, rzeźnia, dom na Warszawskiej, no to co w pobliżu, bo już tam po całym Gorzowie nie będę. A gdzie pan mieszka? Plac Staromiejski. A dlaczego pan to dokumentuje? Ja wiem, no nie pasja, ale to... To, co się widzi, to nie zostanie, a na dyskietce czy na papierze to już... A tutaj trafił pan na ostatnią ścianę przypadkiem, czy codziennie rano pan polował? Nie, ja tu mam jak ugryziony pierwszy kęs tego kina, ale nie miałem aparatu. Poszedłem do domu, to już była taka dziura wyrwana jak maluch samochód. Szkoda trochę panu kina? Słucham? Nie. Nie. Absolutnie. A zgodzi się pan z tym? Ja tak uważam, że jest coś fascynującego w rozbiórkach. No pewnie, że jest. To jest... No ale tak ludzie mówią, że lepiej, szybciej się burzy, jak buduje, nie? Także to jest ciekawe.